czym są komety? Komety są niewielkimi ciałami, niedużymi ciałami niebieskimi, które w przypadku na przykład naszego Układu Słonecznego pochodzą najprawdopodobniej z obłoku Oorta oraz pasa Kuipera. Kometa, gdy zbliża się do gwiazdy, wówczas ta gwiazda oczywiście ją podgrzewa. Taka ogrzana kometa zaczyna za sobą zostawiać warkocz kometarny. Wokół komety natomiast powstaje tak zwana koma, czyli taka otoczka gazowa. To wszystko jest spowodowane przez to, że ta powierzchnia komety zostaje nagrzana przez właśnie jakąś gwiazdę, w naszym przypadku przez Słońce. A te wszystkie pozostałości z tej ogrzanej komety to właśnie ten ogon, ten lecący za kometą warkocz. Gdy kometa oddala się od gwiazdy, staje się z powrotem zamarzniętą kulą ze skały i lodu. Jądro komety składa się głównie z mieszaniny skał, lodu wodnego, amoniaku, metanu i zestalonego dwutlenku węgla. Właśnie te substancje, kiedy są podgrzane, zostają za kometą, jeśli jest kometa blisko gwiazdy. Komety okresowe, czyli takie, które pojawiają się regularnie, mają orbity eliptyczne. Długookresowe rzadziej niż co 200 lat. Nieokresowe tylko raz. Po prostu ta ich orbita jest taka, że przelecą raz, no i lecą gdzie indziej. Im bliżej kometa zbliża się do gwiazdy, tym promieniowanie od niej pochodzące podgrzewa jądro komety w większy sposób. Ta zewnętrzna warstwa zaczyna się topić i parować. Ta wspomniana koma, czyli ta gazowa otoczka komety, otacza ten nadal stały rdzeń, to jądro komety. A wiatr słoneczny, który jak oczywiście wieje od Słońca, to właśnie on powoduje, że część tej otoczki gazowej zostaje odepchnięta i mamy ten już wspomniany warkocz. Jądro komety to stałe jądro, ma od 100 metrów do nawet 40 km średnicy, a koma od 50 km do nawet 250 tysięcy km. Wszystko zależy od składu, od komety oraz od tego, na jaką odległość zbliża się ona do Słońca. Koma i ten warkocz są podświetlane i widzimy je nawet bez przyrządów. Dlatego te komety tak ładnie wyglądają na niebie, tak dobrze się je obserwuje. Po prostu ta otoczka gazowa, ten cały warkocz, ten gaz, który się ulatnia i jest odpychany przez wiatr słoneczny, jest dodatkowo właśnie przez to Słońce podświetlony i dlatego tak dobrze to widać. Jądra komet są bardzo ciemne, odbijają tylko 1-4% światła słonecznego. Pamiętajmy, że asfalt na przykład 7%, więc same w sobie komety są bardzo ciemne. Dopiero po zbliżeniu się do gwiazdy u nas, do Słońca i po podgrzaniu jej powierzchni, ta otoczka gazowa, ten warkocz daje niejako możliwość jej obserwowania. W 2014 roku na jednej z komet wylądował lądownik, ale niestety w wyniku awarii nie wylądował tam, gdzie chciano. I nie mógł niestety wykonać większości z zaplanowanych eksperymentów. Ale i tak pewne informacje przekazał, a te dalsze lądowania na kometach oczywiście są planowane. Najsłynniejszą kometą jest kometa Haleya 14,9 na 8,2 km. Jej obiekt trwa około 76 lat. Inną kometą jest kometa Encke'ego. Ma okres obiegu 3,3 roku. Jest to najkrótsza taka kometa. Ten jej obieg jest najkrótszy spośród tych obserwowanych komet. Co by było, gdyby ta kometa uderzyła w Ziemię? Wiemy, że jest bardzo ciemna. Kiedy nie zostanie podgrzana, może dostać się do nas, zbliżyć niezaobserwowana. Oczywiście wszystko zależy od jej wielkości. Jeśli byłaby to kometa wielkości komety Haleya, no to jest po nas. Im większa, tym większe zniszczenia. Odnotowywane już przecież uderzenia takich obiektów w Ziemię. No i wiadomo, jak się kończyły. Więc ta kometa to nie tylko piękny widok na
nocnym niebie, ale też pewnego rodzaju zagrożenie dla życia na Ziemi, ogólnie dla nas. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oceny, za komentarze. Zapraszam do zasubskrybowania, do ocenienia, do spojrzenia na inne materiały, czy też na inne kanały, na moje portale społecznościowe. Wszystkie linki znajdują się w opisie.